Szanowni Państwo, w tym tygodniu trwa posiedzenie Sejmu i tradycyjnie z tej okazji konferencję prasową w Sejmie zorganizował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na konferencji tej padły zadziwiające słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który tak jakby, jak to zresztą sam powiedział, pół żartem, pół serio, sugeruje, że no przecież przyszłorocznych wyborów prezydenckich można nie uznać za ważne. No bo co jeżeli uznamy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest izbą legalną, tak? I może my nie uznajemy tej izby za legalną. Co wówczas się dzieje? Tu mówi Szymon Hołownia, co wówczas by się stało. Ha, 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 hi, 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 śmieszki, heheszki, mówi Szymon Hołownia. Pół żartem, pół serio. Nie muszę Państwu chyba tłumaczyć, kto wówczas byłby prezydentem. Czyli Hołownia. Zobaczcie tę wypowiedź, bo ona jest druzgocąca, pomimo tego, że ja sobie tutaj robię takie podśmiechujki. Szanowni Państwo, to jest bardzo poważna sprawa. Być może mamy tutaj do czynienia z bardzo oczywiście taką zaawaluowaną, może jeszcze nie mówiącą wprost, ale jednak groźbą nieuznania wyniku wyborów prezydenckich w przyszłym roku, jeżeli one byłyby nie po myśli obecnej koalicji rządzącej. Zobaczcie, jedziemy z tematem. Witam moi drodzy na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę krótko o trzy rzeczy. O subskrypcję, o łapki w górę i o komentarze dla zasięgów. Bardzo ważne dla nas są subskrypcje, ponieważ staramy się wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca roku albo chociaż na rok działania kanału Analiza Politycznego. Rok będzie 15 stycznia. Mamy jeszcze trochę czasu, ale walczymy moi drodzy. Ale żeby nie przedłużać, żeby nie przeciągać, zobaczcie co w Sejmie powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Będziemy mieli za chwilę wybory prezydenckie. I to ktoś musi stwierdzić ich ważność, żeby prezydent mógł złożyć przysięgę. W pozostałych przypadkach wyborów jest domniemanie ważności wyborów, a Sąd Najwyższy może co najwyżej stwierdzić, że były nieważne, jeśli ma na to dowody. W przypadku wyboru prezydenta orzeczenie Sądu Najwyższego o ważności wyborów jest warunkiem, żeby mógł być wpuszczony na salę i składać przysięgę. Chyba nie muszę Państwu mówić, co będzie, jeżeli prezydent nie będzie mógł złożyć przysięgi. Kto będzie wtedy wykonywał jego funkcję w zastępstwie prezydenta? Ale to już mówię tak pół żartem. Szanowni Państwo, żeby nie jechać tutaj żadnymi punktami, artykułami Konstytucji, bo i tak mało kto to zapamięta, a chciałbym to wytłumaczyć jak najprościej, to moi drodzy, mamy cały czas tutaj do czynienia z kwestionowaniem legalności działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia tutaj wprost wskazuje, no co jeśli nie prezydent Andrzej Duda, jeśli ja jako marszałek Sejmu nie uznam, że prezydent może złożyć ślubowanie przed Sejmem, przed Zgromadzeniem Narodowym, co jest warunkiem do objęcia prezydentury. Co jeśli ja się na to nie zgodzę, jeżeli uznamy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego jest izbą nielegalną, bo przecież oni to już robili, szanowni państwo, uznawali, że to jest nielegalna izba. Oczywiście tylko w wybranym i w dogodnym dla siebie momencie. Bo jeżeli przyjąć, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest izbą nielegalną, to marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie jest marszałkiem, nie jest nawet posłem i mamy posłów z Sejmu poprzedniej kadencji. Dlaczego? Bo ta sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego orzekła ważność wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku. Co ten Szymon Hołownia wygaduje? Jeżeli tak, to nie jest marszałkiem, nie powinien zajmować swojego stanowiska, nie powinien nawet być posłem. Mamy do czynienia z taką sytuacją w dzisiejszej Polsce, w której marszałek Sejmu, kandydat niezależny, jak sam o sobie mówi, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a przynajmniej tak zapowiada Szymon Hołownia, że będzie kandydatem, bo jeszcze się nie zarejestrował, jeszcze nie zebrał podpisów, ale mimo wszystko ten człowiek, który zapowiada, że będzie w przyszłym roku kandydatem w wyborach prezydenckich, mówi, że nie uzna, albo może nie uznać, albo co będzie, że jak nie uzna, wyniku wyborów prezydenckich, ważności wyborów prezydenckich i to jego, te jego słowa, ha, ha, pół żartem, pół serio, powiem, kto wówczas będzie pełnił obowiązki głowy państwa. No ja, szanowni państwo, to jest bardzo niepokojący sygnał. Sygnał, który mówi wszystko o tych rządach. Sygnał, który musimy brać na poważnie po tym, co obserwujemy w ostatnim roku. Siłowe przejęcie Telewizji Polskiej.
siłowe przejęcie prokuratury. Zdaniem Sądu Najwyższego prokuratorem krajowym nie jest Dariusz Korneluk, tylko pan Dariusz Barski. Oni tego nie uznają, bo oni nie uznają Sądu Najwyższego. W tym momencie podważa się ten status, a według polskiego prawa jedyną instytucją mogącą podważyć legalność działania jakiejś izby Sądu Najwyższego albo mogącą podważyć orzeczenie Sądu Najwyższego o legalności wyborów jest Trybunał Konstytucyjny. Tylko oni Trybunału Konstytucyjnego również nie uznają. Czyli gdzie my w tym momencie, moi drodzy, teraz jesteśmy? Jesteśmy w takim położeniu i w takiej sytuacji państwa polskiego, że u sterów władzy są ludzie, którzy mogą sobie zrobić wszystko i mogą mówić wszystko i uznawać rzeczy dogodne dla siebie, a nie uznawać rzeczy niedogodnych dla siebie. To jest szalenie niebezpieczna sytuacja, w której my działamy. Jak ja jako obywatel, już pomijam to, że jestem pracownikiem mediów, publicystą, youtuberem. Świetnie, zawsze marzyłem, żeby być youtuberem. Jestem youtuberem. Jeszcze marzę o tym, żeby być pisarzem, bo mam nadzieję, że będę pisarzem. Będę pisarzem. Ale to spokojnie, to kiedyś w przyszłości wam opowiem. Ale no, w momencie, w którym ja jako obywatel państwa polskiego czuję autentyczny niepokój. Czuję niepokój, że ta władza zrobi wszystko, żeby mieć prezydenturę w przyszłym roku. Albo ci ludzie będą do tego dążyć. Oczywiście jest moja słynna teoria o tym, że Donald Tusk tak naprawdę nie chce wygrać wyborów prezydenckich. Okej, ale no, na drugą nogę ja też się mogę mylić i mogę powiedzieć tak, robią wszystko, żeby jak najbardziej zaszkodzić PiS-owi. Zabrali PiS-owi 40 niemal milionów złotych rocznie subwencji. Prawo i Sprawiedliwość do końca kadencji może stracić niecałe 80 milionów złotych w subwencji. Jak partia polityczna, największa partia opozycyjna ma prowadzić kampanię prezydencką, która kosztuje w okolicach no, 20-30 milionów złotych, jeżeli ma być na takim poziomie, na jakim będzie miał kandydat Koalicji Obywatelskiej. Zabierają te pieniądze. A teraz jeszcze pomimo tego marszałek Sejmu, druga osoba w państwie mówi, że możemy nie uznać ważności wyborów, możemy nie uznać ważności, którą zatwierdzi Sąd Najwyższy? Jak my mamy się czuć spokojni? Gdzie jest Komisja Europejska? Gdzie są ci wszyscy europejscy urzędnicy, którzy mówili, że o, tu nie ma w Polsce praworządności, nie ma w Polsce praworządności? Nie ma? Prawo i Sprawiedliwość pokojowo oddało władzę. Przegrało wybory, oddało władzę. Nie było takich cyrków. Nikt nie zapowiadał, że nie będzie uznawał wyniku wyborów. Dorwali się do władzy, nie minął rok od zatwierdzenia rządu, czy mamy ponad rok od nowej kadencji Sejmu i już groźby o możliwym nieuznaniu wyniku wyborów. Szymon Hołownia miał być nową jakością, ale jak widać nie jest i nie będzie. I nie jest świeży, tak jak zapowiadał jeszcze, kiedy chciał być posłem. Jestem świeżym człowiekiem w polityce, potrzebna jest świeżość. Oj, nie, nie, nie. To pachnie naprawdę takim... Ach, dobra, daruję sobie już epitety. Do zobaczenia, Łukasz Szygadło.